Państwa bardzo pięknie. Dziękuję, że przyszliście. Na wstępie usłyszymy pieśń Oli, Aleksandry Hanus, która chciała zrobić mi niespodziankę, więc nie wiem, co to będzie. Niech sama zapowie.
wracać do swoich zajęć w związku z tym. Ona musi po prostu wracać. Zajęcia szkolne to zajęcia szkolne. A teraz chciałabym powiedzieć, że ten tomik powstał dzięki trzem osobom. Są to pani redaktor, pani Magdalena Kubista, pani Magdalena Alszer. Zdjęcia robił Staszek Kubista. Bardzo przepraszam. Staszek biegł. Okładkę projektowała Madzia Alszer i układała wszystko, ściaśniała, robiła tak, żeby książka nie okazała się zbyt droga. Bardzo jeszcze raz pięknie Was wszystkich witam i oddaję głos pani redaktor. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu, a ja mam, proszę Państwa, przyjemność zaprezentować wszystkim osobę szanownej autorki. Jak już wszyscy usłyszeli, autorka dzisiejszego spotkania z nami to pani Maria Gasz. Ale pozwolę sobie zauważyć, że Maria Gasz to sformułowanie formalne. W kręgu rodziny, przyjaciół i osób bliskich znana jest jako Marila Gasz. A zatem ja będę mówić o pani Marili Gasz. Pani Maryla Gasz to osoba rozpoznawalna w społeczności naszego miasta, jako że od wielu dziesiątków lat już złączyła swoje losy z nim. Przyszła na świat na ziemi górnośląskiej, w Lędzinach. Od trzeciego roku życia wraz z rodzicami zamieszkała w Oświęcimiu. Tam odbywała swoją edukację. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, a następnie także dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Stanisława Konarskiego. Jednakże w wieku lat 16 przybyła do Mikołowa, aby tutaj kształcić się dalej w renomowanym liceum medycznym, które to liceum przygotowało ją do wypełniania przez następne długie lata zawodu w dziedzinie pielęgniarstwa. Po ukończeniu tejże szkoły pani Maryla pracowała jako pielęgniarka na oddziałach chirurgicznych, początkowo w szpitalu miejskim, a następnie wojewódzkim w Tychach, po czym już i ta praca trwała lat 16. Następne lata swojej działalności zawodowej związała już do końca ze Szpitalem Miejskim nr 1 w Mikołowie. Łącznie odbyła 39 lat służby medycznej na salach operacyjnych. Równolegle ze swoją działalnością zawodową w służbie medycznej pani Maryla kontynuowała swoje pasje osobiste związane z muzyką i śpiewem. Rozwijała swe zainteresowania muzyczne. Związała się zatem z chórem mieszanym Harmonia w Mikołowie, z którym podjęła ścisłą współpracę. Znamy ją jako, nie tylko jako osobę, która śpiewa w chórze, ale od trzech dziesiątków lat znamy ją jako tę, która prezentuje nam zawsze ciekawe słowo wiążące podczas koncertów i występów chór. Niemniej pragnę nadmienić, iż obecność pani Maryli w chórze Harmonia nie ograniczała się ani nie ogranicza tylko do śpiewu czy do wygłaszania słowa wiążącego. Jej związki z chórem zaowocowały bowiem także innymi osiągnięciami. Mianowicie w tym okresie związania się z chórem, a liczy on już ponad 36 lat, przygotowała i wyreżyserowała z udziałem członków chóru dwa przedstawienia o charakterze folklorystycznym, które oparte zostały
na tekstach ludowych pieśni Śląsk. Ponadto w latach 1991-93 była reżyserem przedstawień Jasełkowych, które zawsze wystawiano w Mikołowie czy poza Mikołowem, łącznie z występami chóru Harmonia w okresie Bożonarodzeniowym. Na tym nie koniec działań Pani Maryi. Kiedy nastała data jubileuszu istnienia chóru, czyli stulecie w roku 2008, Pani Maryja opracowała bardzo ciekawą i wspaniałą książkę na temat wiekowej działalności chóru i praca ta została opublikowana jako numer specjalny czasopisma Śpiewak Śląsk, które ukazuje się tutaj w Katowicach. Praca ta jest bardzo znamienna i ważna dla zarówno członków chóru, jak i dla społeczności śpiewaczej Śląska, dlatego że oparta ona została na archiwalnych materiałach, które zostały odnalezione w tekach archiwalnych chóru, jak również oparta na relacjach byłych, żyjących jeszcze członków zespołu Harmonia. Porządkując owe materiały archiwalne, Pani Maryja sporządziła także na piśmie i na płytach CD-ROM całe archiwum chóru Harmonia, co niezmiernie jest przydatne dla dalszej działalności chóru. Ponadto Pani Maryja aktywnie współpracuje przy tworzeniu filmów muzycznych z udziałem chóru Harmonia. Materiały filmowe do tychże prezentacji gromadzi Pan Stanisław Bieg. Natomiast Pani Maryja pisze do nich zwykle komentarz i scenariusz, a także w czasie prezentacji tych filmów muzycznych pełni funkcję lektora, czytając głośno owe teksty. Dodać pragnę, iż oprócz wszystkich tych wymienionych form działalności, Pani Maryja jest także autorką licznych artykułów o życiu śpiewaczym i o kulturze muzycznej Śląska, które publikowane już były na łamach Gazety Mikołowskiej, a także na łamach wspomnianego przeze mnie kwartalnika muzycznego Śpiewak Śląski. Ktoś może powiedzieć, no jak to powiedziała Pani, że były opublikowane. No tak, bo były opublikowane. Większość z nich pojawiła się właśnie w roku jubileuszowym w tychże czasopismach, czyli w roku 2008. Ale Pani Maryja bynajmniej nie poprzestaje na tych publikacjach, które były, tylko dalej jeszcze pracuje i bada pewne fakty z dziejów życia muzycznego ziemi śląskiej i w przyszłości na pewno jeszcze nie jeden artykuł będziemy mieli okazję zobaczyć i przeczytać. Na dzisiejszym spotkaniu Pani Maryja pragnie podzielić się z nami innego rodzaju osiągnięciem. Mianowicie chcę zaprezentować nam piękny tomik z tych wierszy lirycznych, który ukazał się drukiem w grudniu 2015 roku, a zatytułowany został Wobec życia bezradna. Tytuł może intrygować, ale o czym on traktuje i co w sobie zawiera, posłuchajmy, bo o tym bowiem opowie nam już sama autorka. Dziękuję. Posłuchajcie, pierwszy rozdział tej książeczki to Wobec życia bezradna, modlę się Pani. Wy ciągle mnie postrzegacie jako kogoś, kto jest, stoi mocno na ziemi i wie, co robi i daleko mu do bezradności. Ale ci, co znają mnie już dawniej, to wiedzą, że często usuwam się, po prostu gubię się gdzieś i wtedy ta bezradność wychodzi. Najczęściej w takiej twórczości, która już przepadła przez wiele lat, gromadzona. To, co zostało, to, co zostało wybrane, przedstawię Pani. Pierwszy wiersz tej książeczki
to jest Rzym, plac świętego Piotra. To był rok, kiedy 500 kurzystów śląskich wyjechało do Ojca Świętego. My wszyscy w takiej liczbie, 10 autobusów, znaleźliśmy się na tym placu i tam 3 razy, 1., 3., 2. mieliśmy audiencję u Ojca Świętego, nawet osobistą, w środku Watykanu. I tam, na tym placu, pośród tylu kurzystów, czułam się całkiem sama, patrzyłam, podziwiałam. I oto powstał wiersz. Nagle zmoliłam go na brzegu którejś strony nutowej, bo nuty mieliśmy z sobą tylko. Byliśmy bardzo skrupulatnie kontrolowani, ponieważ siedzieliśmy zupełnie bliziutko. W związku z tym musieliśmy przejść przez taką kontrolę. Także nie było, nie miałam nawet zeszytu. Tylko długopis i kartki z nutami. Jakimi słowy mam to wyrazić, co czuje teraz ma dusza? Oddech wstrzymuje, tchu w piersi brakło. Coś łzy płynące wymusza. Wielbię Cię bardzo, Ty, który jesteś, byłeś i będziesz na wieki. Czekam spotkania, podziwiam dzieła i żal mnie chwyta głęboki, że nie wymodlę i nie wyśpiewam za mało we mnie człowieka. Okruszę w świecie tak wielkich zdarzeń, wiem jednak, że ciągle czekasz. Następny wiersz to wiersz Monte Cassino i zamiast go przeczytać, opowiem Państwu historię, która się z tym wiąże. Wtedy właśnie byliśmy tam nieprzypadkowo, bo na Monte Cassino odbywały się wielkie uroczystości rocznicowe. Przybyli generałowie, żołnierze, dyplomaci z całego świata. Przybyli kapłani, biskupi i my, te 500 gardeł z całego Śląska. I ja na końcu z pewną panią, która dzień wcześniej bardzo się oparzyła. Miała oparzone uda 2. stopnia, nadawała się do szpitala, ale nie zgodziła się na to i powiedziała mi, że po drodze opowie mi historię. I opowiedziała. Jej mąż walczył pod Monte Cassino i wracając do Polski po kilku miesiącach zmarł. Jego brat zginął tam na miejscu. W związku z tym ona przyrzekła mu przed śmiercią, że przywiezie ziemię z tego właśnie wzgórza. I nadała się okazja, że pojechaliśmy wszyscy, a ona także była śpiewaczką zespołu. I wtedy idąc, cała o patrunkach, nie chciała środków przeciwbólowych, idąc na końcu tej naszej kolumny, opowiedziała mi właśnie tą historię. Miała przygotowany woreczek na ziemię, ale niestety po przybyciu zobaczyłyśmy piękne nagrobki, piękne jak w niebie, wszędzie czyściutko i biało, ale ani pięci ziemi, wszędzie kamyczki. Ona się wtedy rozpłakała nie z bólu, ale z bezsilności, że nie ma skąd wziąć tej ziemi. Poradziłam, żeby wzięła kamyki i wzięła. I tak my, zupełnie osobne dwie na tym cmentarzu, szukałyśmy nazwiska brata jej męża. I znalazłyśmy, wszystko było dokładnie opisane. A ona potem w drodze powrotnej opowiedziała mi resztę swojego życia. Ale o tym to już może kiedy indziej Państwu opowiem. A Monte Cassino, niestety, to co napisałam na kolanie w autobusie, nie odzwierciedla tego, co tam przeżyliśmy. Tam patrzyliśmy na te groby naszych żołnierzy. One się wznosiły coraz wyżej, według ukształtowania terenu, tak jakby ci wszyscy młodzi mężczyźni szli powoli do nieba. To była poezja, a to, co ja piszę, to są tylko utwory liryczne. Dziękuję. Wiara.
wierzę, że mogę z Twoją pomocą wytrwać w tym, co Ci znane. I mam nadzieję, że w trudzie co dnia będę jak dziecko kochane. Pędzę z ufnością i sięgam siły, co mi ją dajesz od nowa. Umacniaj proszę, gdy się okaże, że jest to droga cierniowa. Łzy. Nocne łzy oczyszczają i duszę, i ciało. Pozwalają zrozumieć to, co jest zakryte. A jeśli uznasz, że to ciągle mało, zabierz ten cud. Rozpal, co dawno nie gorzy, daj światło duszy, niech na nowo świeci. Zrobisz, jak zechcesz, boś wielki Boże. Może jeszcze jeden wiersz przeczytam z tego rozdziału, trudne pytania. Modlę się, Panie, o strzęp Twej miłości. Wiesz, że Cię kocham, Boże. Czy mogę liczyć na przebaczenie, na okruch wzajemności? Dałeś tak wiele, bo bardzo pragnęłam. Ciągłymi prośbami nie gardząc dałeś. Chciałeś mi widzieć uległą, zdeptaną, niepodobną do siebie, złą i pogardzaną. Oto jestem. Widzisz mnie, Boże, zawsze zwyciężoną. Dlaczego? Przecież wiele już razy widziałeś mnie w bólu i w rozpaczy. Nie chciałbyś, Panie, widzieć mnie inaczej? Po cóż aż tyle cierpienia ludzkiego? Czyż nie lepsza radość? Warunkiem jest ono zbawienia wiecznego, za wszystko czynienia zadość. Mówiłeś, radujcie się i weselcie, wiem, to dla wybranych. Mówiłeś, miłujcie się, domena umiłowanych. Zachwycam się każdym fragmentem Twojego stworzenia, głosząc codziennie Twą chwałę. Śpiewam z ptakami, z trawami wzrastam, wsłuchując się w puls Twojej ziemi. Czasem usycham, karleję, znikam z przyrodą każdej jesieni. Czy wstanę wiosną? Jak myślisz, Panie? Wciąż trudne zadaję pytania. Wprzódy grom ześli na mnie z obłoków, nim miłość w nienawiść zamienię. Rozdział to cuda życia. Cuda życia to wszystko to, co widzę, nie tylko ja. Ludzie obok też widzą, tylko może nie zauważają. Potrzebna jest ta wrażliwość, która się skądś bierze. Nie wiem, czy z mojego zawodu, czy z mojej osobowości, skądś jest. Przeczytam Wam śmieszny wierszyk. Siedziałam kiedyś w Artance i obserwowałam całe to piękne zjawisko. Muszę teraz ciągle odpoczywać, no więc jak siedzę, to widzę. Dwa gruble. Starszy grubel młodego uczył rankiem fruwać. Widzisz, tam nisko jest gałązka, musi ci się udać. Nie, nie chcę, źle mi leżą piórka, wolę chodzić spacerkiem wokoło podwórka. Starszy dziobkiem mu pióra cierpliwie układa i do lotu na gruszę szczerzego namawia. Rozłóż swe skrzydełka i ustaw się z wiatrem. Podskocz górę, schowaj łapki, nie ma w tym żadnej pułapki. Źle mnie uczysz, są zasady, ja nie dam rady. Jest zły biometr, nie ma wiatru i wilgotność coś nie taka. Blisko stoi z wodą beczka. Wolę wrócić do gniazdeczka. Może zaczniesz równo od noga, na pewno ci się spodoba. Frumiesz sobie aż do chmurki podziwiać od deszczu dziurki. No nic twoje jest gadanie, wiesz co ziemskie przyciąganie? Spadać w dół to nie jest bajka, wolę wysiadywać jajka. Chroniusz ćwirku, nie mów tyle, już byś fruwał 4 mile.
ucierpią duma, honor i siła przekonywania. Dosyć tego gadania. Nie wysiedzisz w gniazdku jajem, bo się z chłopa pod fruwajem. Oto sójka, wielka dama, już szuka sobie śniadania. Tam wysoko sroka zderka, nie tylko w stronę lusterka. No, to bywa, instruktorze. Prr, poprunął ćwirk, nieboże. Kręci korko ciągli kółka, szuka w górce, gdzie ta dziurka. Może wzniesie się na chmury i popatrzy na nas z góry. A to wiersz bardzo nagłej potrzeby. Kiedyś na próbie, a mieliśmy wystąpić z jesiennym koncertem, zabrakło nam drugiej zwrotki do korale z Jarzębiny. No więc napisałam. Już pola śpią pod szrony, nie biega nawet mysz. Już ptaki odleciały i smutek wkradł się też, smuteczek nasz. Nadchodzą dni ponure, przy ogniu zasiąść czas. I tylko Jarzębina, wspomnienie lata w nas. Jeszcze tylko jesień. Piękne są liście, szczególnie klonowe, gdy z gracją spruwają na ziemię. Od złota aż po brązowe, skąd te kolory? Nikt nie wie. Szczególnie przy zachodzie słońca, w lekkich, tanecznych piruetach, kręcą się, kręcą do końca żywota. W zetknięciu z ziemią wiotczeją, łączą się z wilgocią, szarzeją. Żegnają jesień złocistą i umierają, jak wokół wszystko. Następny rozdział to życie jest muzyką. Życie jest muzyką. Niektórzy ludzie słyszą muzykę nawet w ulicznym gwarze. Ale jest tak, że niektórzy nie potrzebują jej wcale. Wielki Wojciech Kilar powiedział, że można żyć bez muzyki, bez sztuki. Wystarczą tylko śmieciarze, piekarze i inni rzemieślnicy, żeby wszystko działało na medal, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby było czysto, pięknie i tak dalej. Tylko że w tym jest cały szkopuł, że istnieją jeszcze ludzie, którzy potrzebują czegoś więcej. Potrzebują jeszcze muzykować, potrzebują malować, pisać, rzeźbić i tak dalej. Takimi ludźmi, którzy kochają to, co robią, właśnie jestem otoczona. Te dwie panie uwielbiają to, co robią. A pan Romuald Gizdo to w ogóle żyje muzyką. Nie wiem, czy on w ogóle żyje czymkolwiek innym. Nie będę czytać kolędy szpitalnej. Przeczytajcie to państwo sami. Napisałam ją też tak szybciutko, patrząc na stajenkę, która jest na środku naszego rynku. Zobaczyłam wielkiego anioła i przypomniało mi się wtedy, no, że w szpitalu tam przed świętami zostają tylko najciężej chorzy. No i powstała kolęda szpitalna. A oto modlitwa z Jodowca. Każdy z tych wierszy zawiera dużą dozę muzyki. Jak można nie wielbić Cię, Panie, za te cuda, co dla nas stworzyłeś? Szczyt lodowca jak niebo otwarłeś, by ukazać swą wielkość i moc. Wieczne lody odbite w wodzie, jak szmaragdy w rodowym klejnocie. Tyle piękna wokoło, to dość, by zrozumieć swą nikłość, by odczuwać swą małość, być kamykiem na ścieżce Twych gór. Strugą wody po ścianie, małym ptakiem szczelinie, nigdy nie móc dosięgnąć do chmur. Mogę teraz zrozumieć dickensowskie zadumy w wigilijną, gwiaździstą noc. Słyszeć także w kanionie Griga piękną symfonię. Słuchać, patrzeć, zrozumieć. To dość. Wiecie państwo, że grałam na skrzypcach, a potem te skrzypce
biblioteczną i leżą tam do dzisiaj. Ale zawsze, jak robię porządek i trącam to pudło ze skrzypcami, to coś mi bardzo boli w duszy. Szkoda, że nie gram dalej na skrzypce. Serce zgubiło rytm, bezproduktywnie się szamocy. Nie wspieraj się na strunie G, wprowadzisz w drżenie ziemię, po której stąpam. Nie sięgaj struny E, tam zawieszone są sztuka i łzy. Niech swobodnie płyną. W ogóle strun nie trącaj i nie bądź ciszy. Leciutko kołysz się w przód i w tył, jak sierota. Wlewaj do tętnic ostygłe życie. Teraz jest to wiersz, który powinien być smutny, ale ponieważ Imka Piekowa była osobą bardzo wesołą, zawsze szczęśliwą, zawsze inspirującą i ona właśnie, wyobraźcie sobie, zrobiła wielkie przyjęcie z okazji swojego jubileuszu, zaprosiła rodzinę i gości i powiedziała mi na osobności, patrz jaka fajna stypa, sama sobie ją zrobiłam, wiem jak to jest, bo potem to wiesz, nie wiadomo co mi zrobią. I od tego czasu, zresztą dużo wcześniej, potrafiła ona przemieniać utwory bardzo smutne i bardzo ciężkie w swej wymowie na przykład Foxtrota czy inny taniec i odtańczyła go z radością wielką. I Inka zażyczyła sobie, że w razie gdyby umarła, to chce, aby chór zaśpiewał jej Lacrimozę Mozarta. I oto wiersz. Kiedy będę już leżeć pod wiekiem drewnianym, na środku kościoła mojego, chcę duszą usłyszeć muzykę Mozarta ulubionego Lacrimozy. Jeśli twoją wolę ostatnią pominie, straszyłaś straszeniem i zabrzmiała muzyka aż pod sklepieniami, drogą pięciolinii wiodącą w zaświaty. Łatwiej tak? Powiedz. Przecież byłaś tam jeszcze wtedy z nami. Pięknie, prawda? To mi się podoba. A teraz śpiewaj duszo moja w chórze. Był pewien koncert, który odbył się w Salwatorach. Śpiewaliśmy tam przy Jenkinsa. Kompozytor jest współczesny, jeszcze żyje. Nie wiem, czy dokładnie mieszka w Anglii, czy Szkocji, tak. I bo były z tym kłopoty z przysposobieniem partytur do druku. Ale nie o to chodzi. To była muzyka zupełnie inna, zupełnie różniąca się od tej klasycznej, którą zwykle wykonujemy. To była muzyka, która odzwierciedlała wojnę na Bałkanach. Były tam szczęki oręża, były marsze, były wielkie płacze, był deszcz i ogromna ulewa, były śpiewy, zawodzenia kobiet i tak dalej, i tak dalej. Towarzyszyła nam ogromna orkiestra wzmocnionym składzie. I właśnie ten koncert zupełnie mógł porwać odlotowo, tak jak po jakiejś dawce czegoś niedozwolonego. Po prostu porwał. Ciasno jeden przy drugim na stopniach ołtarza, licząc w myślach kolejne takty, bo to nie był nasz dyrygent, wpatrzyli w twarz i ręce dyrygenta i odczuwając rytm swoich serc, powoli ulatujemy ponad przestrzeni. Unoszeni na skrzydłach orkiestry, msza Jenkinsa płynie i wybrzmiewa swoimi meandrami, wprawiając słuchaczy wielkie zdumienie. Oni byli jak zaczarowani. Siedzieli tam i patrzyli, co to się stało i czy to już się skończyło. To było piękne. A teraz historia miłości na dwoje skrzypiec. To było tak. Niedawno, bardzo niedawno wykonywany był ten koncert. Nie widziałam wykonawców z przodu. Byłam z tyłu,
oglądałam, więc nie widziałam ich twarzy. Słyszałam muzykę. I potem wieczorem zobaczyłam materiał na filmie zrobiony z tego koncertu. I patrzcie, coś z tego wynikło. Koncert de Mol Jana Sebastiana Bacha. Perlił się w Allegro. Pierwsze skrzypce puszczały perskie oko, drugie odpowiadały najpiękniejszymi uśmiechami. Każdy z nich opowiadał swoją historię. W Adagio rozpłynęły się wspólnie w księżycowej poświaci. Popłynęły pod sklepienie świątyni na skrzydłach orkiestrowych nut, próbując sobie wyznawać wieczną miłość. W końcowym Allegro biegły razem lub oddzielnie ku swojej przyszłości, z nadzieją na długie, piękne, muzyczne życie. A to była Niedziela Palmowa. Naprawdę, była w zeszłym roku. Tak, 29 marca. Muzyka duszy współcierpiącej wznosi się wysokim lamentem główną nawą. To znów szemrze bocznych, cieniutkim ruchaniu. Utwór za utworem wlewa w serca łagodne cierpienie i spokój. Zamiast głośnej wrzawy palmowej niedzieli, spokój i pokój. Pod ścianami świątyni oświetlone konfesjonały nieśmiało zapraszają. Kiedy wybrzmiał krucyfiksus Jana Sebastiana i lakrymoza Mozarta, zaległa cisza. Słuchacze zastygli jak w lodowych taflach u progu wielkiego tygodnia bez szmeru słów. Ważyły się te trzy. Wiara, nadzieja, miłość. Cierpienie przychodzi, kiedy chce. No tak, dotyka każdego z nas w różnym stopniu. Czasami wydaje się, że nie ma końca. Nie daje odetchnąć, czasem popuszcza, daje odpocząć. Jest fizyczne lub duchowe. To ostatnie bardziej dotkliwe. Są wiersze, których nie przeczytam. Pewnie nie byłabym w stanie. Ale Państwo sobie przeczytacie w domu. Serce Mietka, naszego dyrygenta, który grał na skrzypcach i woził je i nie rozstawał się z nimi w ogóle. A w filharmonii grał na kontrabasie. Było już 10 lat po jego śmierci. Przypomniał mi się ten dzień. Napisałam. Całe w skowronkach, życiem uśmiechnięte, smutek i bóle kontrabas spopiela. Skrzypce zaś radość wygrywają czule i ciągle w drodze. Nic to, nic mówię, to tylko serce Mietka Dziędziela. Gołębie. To wielka katastrofa hali wystawniczej na Bytkowie. Albo w Bytkowie, nie wiem jak prawidłowo się mówi. Mężczyźni, kobiety i dzieci, uwierzcie, wypełnionych pasją po brzegi, miłujcie. Wołającym o pomoc, pospieszcie. Ze światłem w milczeniu, wytrwajcie. Ciała ściśnięte, ponieście. Duszami, co w niebo się wznoszą, zachwyćcie. Szaroskrzydłe anioły, zostańcie. Tak jak wierne gołębie kochajcie, a żywi do domu wracajcie. Może jeszcze coś poczytam, jak myślicie? Pogrzeb Inki, właśnie tej samej. Rozsypałam się cicho na drobne kawałki, coś około południa, całkiem bezboleśnie, jak krucha pompka, spadając z choinki. Rozpyliłam się w ciszy i pustce,
wokół próżnia, co resztki zasydza. I ta cisza. Nic, tylko cisza. Gdzieś się ludzie witają, o zmarłej rozmawiają, snują fakty, historie, pieśni. Przyjaciele, znajomi, wnuki, krewni i inni, wszyscy wokół tych wspomnień się zeszli. Niepotrzebna nikomu, powróciłam do domu. Zbierać prochów i stestwa już nie chcę. Wiatr wywieje dokładnie, co na ziemię upadnie, a ślad w sercu wymyją już deszcze. Oddział chirurgiczny. Pobrzękiwanie naczyń, cichy szept kroplówek, naradzania, decyzje, zlecenia. Trochę bólu, bezsenność, mocowanie się z sobą i ostatnie pa, do widzenia. Tyle przedtem zabiegów wokół sedna istnienia, opatrunków, belflonów, drenów, cienkich nici nadziei, chwytliwych peanów, ostrych noży, zębatych koherów. Plastry miodne już goją, wszystko zszyte znakomicie, aby ciało wraz z duchem szło w życie. Mam wrażliwość na miłość, widzę piękno i zmiany wszechświecie. Żaden drobiazg nie wadzi, wszystko cieszy, zachwyca, zadziwiając aspektami życia. Nie rozumiesz, człowieku, że wyczułam twe dgnienia, akceptuję każdą twoją wadę. Szukasz zmian w mojej psyche i rozmyślasz od nowa? To choroba jest, nowotworowa. Czuwa strachy, potrafi zrozumieć bez słowa. Rany bez rany, braki bez straty, telepatyczna rozmowa. Dziękuję pięknie za ciszę wokół, sztukę wyrytą na piersi. Kroplę nadziei i iskrę w oku. Wszystko, co w sercu się mieści. Rozsiałeś garść
ziarenek licznych. No i popatrzmy, co powstało. Będzie przez to jeszcze śliczniej. Wtedy puściłeś w dół strumienie. Zrazu malutkie jak kropelki, potem ruczali i wodospad. Zabłysnął jak kandelabr wielki i zgasł. Cóż znowu dzieje się na górze? Szczyty zasnute szarą szarfą, smolisty dym się w górę wznosi, zaszumiał wiatr powiało grozą. To czart złą wiedźmę w tamy prosi. Zwolna kurtyna się rozsuwa, rozbłysły pięknie ranne zorze. To nic, człowiecze, nic wielkiego, to góry kąpią się w jeziorze. Thank you.
jest dziewczyna do tańca i do rumieńca. Życzę wam, abyście mieli czas. Życzę wam tylko czasu. Czas na pracę, zadumy, zabawy, na czytanie, marzenia i kochanie. Na obserwowanie świata, śpiewanie, bo śpiew jest muzyką duszy. Tego wam życzę. Pośród wszystkich innych życzeń, które na pewno słuchaliście.